Jesień już tuż, tuż, zima też i rozpocznie się znowu problemy z pyłami. Chciałam Państwu powiedzieć, że w tamtym roku zamknęliśmy dofinansowania do pieców dla naszych mieszkańców, Kędzierzynia, Koźla w okolicach 900 tysięcy złotych. Tyle pieców, to było 181 wniosków, to nie znaczy, że 181 pieców, tylko to czasami ze wspólnoty mieszkaniowej, to już jest kilka takich innych dodatkowych piecy, ale w 2019 na stan wrześniowy, czyli na koniec sierpnia, to już jest 201 wniosków i już jest 900 tysięcy złotych zaangażowanych, czyli mieszkańcy chcą czystego powietrza i chcą wymieniać piece. Dodatkowo otrzymaliśmy prawie 270 tysięcy złotych na dofinansowanie, to jest to program Marszałka Województwa Opolskiego w ramach działania Ochrona Powietrza. I to jest taki efekt programu, który rozpoczął się w tamtym roku. Pieniądze dostaliśmy całkiem niedawno, bo bodajże 2 tygodnie temu. Dofinansowanie do wymiany kotłów w ilości 1/3 województwo opolskie, czyli marszałek województwa opolskiego, 1/3 mieszkaniec płaci i 1/3 płaci gmina Kędzierzyn-Koźle. W sumie musimy do końca 2020 roku wymienić ogrzewanie dla 69 budynkach, to jest 122 piece węglowe. Są dodatkowe piece węglowe, które będą wymieniane i zachęcam naszych mieszkańców do wymiany pieców. Jest jeszcze czas i w każdym momencie, jeżeli zdecydujecie się Państwo, nawet w listopadzie, to ten wniosek będzie warto zainwestować, bo my oddychamy wszyscy tym samym powietrzem. Ale to nie są jedyne programy, które są ochrony powietrza, bo jeszcze jest rządowy program Czyste Powietrze, realizowany przez WFOŚ w Opolu. Wnioski można składać bezpośrednio. Dotyczy on wymiany pieca plus prace termomodernizacyjne, na przykład ocieplenie budynku, dachu, wymiana stolarki cieplnej. Dostaje każdy, ale wcześniej musi spełnić swoje takie kryteria dochodowe, bo to jest generalnie dla osób, które są mniej zasobni finansowo niż inni. I jest jeszcze następny taki program Stop Smog, będący takim właściwie filarem rządowego programu. I to jest tak samo dofinansowanie dla uboższych. Ja też zachęcam naszych mieszkańców, ażeby też takie wnioski składali. My możemy pomóc, my możemy powiedzieć, pokierować, gdzie takie wnioski składać. Przy czym muszę powiedzieć, że pisaliśmy do ministra, że te wnioski są tak skomplikowane, że czasami bardzo długo czasu zajmuje zidentyfikowanie właściwie, co ma napisać, o co chodzi właśnie w danym punkcie danego wniosku. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, no ale jak mówię, no jest to program dla najuboższych w ramach tego ubóstwa energetycznego. Warto korzystać. Jeżeli ktoś by chciał naszej pomocy, to my możemy pomóc, ale Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to są wnioski, które później tam będą realizowane. Panie Przewodniczący, proszę o powiedzenie, a gdzie konkretnie ma się mieszkańców? No tutaj do Wydziału Ochrony Środowiska. Tylko jak mówię, myśmy pisali od dawna, że wniosek jest za skomplikowany. Ja przypuszczam, że takie są też reguły programów europejskich. Ciężko przez niego przebrnąć, no ale jacyś ludzie przychodzą na pewno, bo to mimo, że bardzo mały procent zaangażowania jest mieszkańców, ale są 3 programy. Program Marszałka, czyli Opolskiego Ochrona Powietrza, czyli dofinansowanie 1/3, 1/3, 1/3, czyli gmina, marszałek i mieszkaniec. Są program Czyste Powietrze realizowany przez WFOŚ. Jest program rządowy Stop Smog, który realizowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. I jest program najprostszy, jaki może być. Prosty wniosek w gminie Kędzierzyn-Koźle trzeba złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska. Zajmuje on naprawdę kilka minut, 50% dofinansowania do wymiany piecu. Według mnie, jeżeli osoby w tamtym roku na 900 tysięcy wymieniliśmy, w tym roku już 900 tysięcy będzie na koniec sierpnia, warto skorzystać.
Ja mam w takim razie pytanie, jeżeli w tym roku ponad 200 pieców będzie dofinansowanych, w zeszłym roku też prawie 200, no we wcześniejszych latach wiadomo, też będą dofinansowane. Ale bardzo mało, nie? Właśnie, no pytanie, jakie, czy urząd posiada szacunki, ile jeszcze tych pieców jest w koniecznie koźlu do wymiany, jeżeli potem sobie to temu, czy będzie wzrastać, czy się utrzyma, kiedy ci mieszkańcy, jest szansa, że po prostu no, wszyscy sami sobie to zmienią i pozbędziemy się. Jaka jest perspektywa? Tu pan redaktor ma rację. Powinniśmy takie zestawienie, my takiego zestawienia nie mamy, ale takie, trudno takie zestawienie powiedzieć, bo czasami jest jeden komin w dużym budynku i nie wiemy, ile jest tych osób, które ma te piece. Postaramy się, to ma bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to... No nie mamy takiego super zestawienia, ale mamy takie szacunki, które były robione. I to jest taki szacunek, że to jest jeszcze parę tysięcy, można powiedzieć, pieców do wymiany i w takiej perspektywie to jest kwestia no, 10 lat, jeżeli to w takim tempie to miało być. Ale no, trzeba iść w tą stronę. Znaczy trzeba, no i z drugiej strony my nie limitujemy pieniędzy. To nie jest tak, że zakładamy, że w danym roku będzie to tylko, w tym roku na przykład założyliśmy 700 tysięcy, było wykonanie, następne 200 tysięcy dokładamy. I ile wniosków będzie? Tyle będzie pieniędzy i wiem, że to jest też, każdy skorzysta i dlatego mówię, no ja wiem, że to może łatwiejsze są, może no lepsze dofinansowania są w innych programach, tylko jak mówię, skomplikowany wniosek, nasz wniosek jest bardzo prosty, wystarczy przed wymianą zgłosić, że się chce wymienić, trzeba wniosek wypisać. I później po wymianie przychodzi pracownik, który kontroluje, czy został ten piec wymieniony. Ale tutaj tak, jak my, takich szczegółowych nie mamy, jaki to jest procent, czyli te wszystkie wymienione piece, no ale choćbyśmy... Ale statystyka na przykład, czy jak każdy mieszkańców wybiera pompy ciepła, gaz, olej, węgiel, ekogroszek, te rzeczy Państwo pewnie kłamią. To ja mogę powiedzieć, że na te, które są teraz dopłacane, to w 2019 roku, skorzystam z danych, bo nie jestem w stanie powiedzieć, że na 176 wniosków, 125 to były zmiany systemu ogrzewania. 10 zakupili kompostownik, my też to dofinansujemy. 5 osób to była pompa ciepła do podgrzewania wody. 29 wnioskodawców zamontowali instalację fotowoltaniczną i 7 osób otrzymały demontację na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest. To jest też w tym projekcie, ale na przykład ta fotowoltanika, jeżeli w 2018 roku było 15 wniosków na fotowoltanikę, to już w tym roku jest 29. Na koniec sierpnia. To jest, mówimy, stan na koniec sierpnia. Zawsze jest 50% dofinansowania. No, tak, zawsze jest 50%. Znaczy, jeżeli chodzi o opiece, to jest do 5000 zł 50%, prawda? Te parę 5000 też jest tam w przypadku fotowoltaiki, tak? Nie, w przypadku fotowoltaiki tam jest to większe, tak jak do pompy ciepła, to pompa jest z kolei 10 000, tam zależy też od tego, czy to jest osoba indywidualna, czy to jest wspólnota. Także odsyłam do regulaminu, w razie czego to jesteśmy do dyspozycji, możemy tam szczegóły podać. Oprócz wymiany pieców rozwijamy sieć naszą ciepłowniczą i bardzo dużo wniosków już będzie realizowanych, bo to nie jest tak, że są wnioski w danym od razu są realizowane. W przyszłym roku będą kolejne budynki przyłączane do naszej sieci ciepłowniczej. Czasami mnie trochę dziwi, że na przykład na jednej ulicy na osiedlu Pogorzelec mieszkańcy chcą się podłączyć, a na przykład jest ich 4, ale 8 się nie chce podłączyć, mówię mieszkań. No i jak się zamontujecie, to my później. Tak to nie działa, no, za jednym zamachem. Ale mam nadzieję, że mieszkańcy w końcu jak najbardziej będą chcieli zmieniać, żyć w powietrzu, oddychać powietrzem czystym i będą wymieniali albo podłączali się do sieci ciepłowniczej, bo o kolejne pieniądze stara się nasz MZ, nasz zakład do dofinansowania na wymianę. No, podobnie jest jak z MWiK-iem. MWiK teraz będzie kończył inwestycje
na osiedlu Kłodnica, czyli tej głównej na Wyspiańskiego, ale są tam też odnogi, tam jest ulica Wołowa na końcu. Ustronie. One też będą podłączone pod termomodernizację, chciałam powiedzieć, pod sieci kanalizacyjne. I już pani prezes NWiK-u stara się o dofinansowania, ażeby już rozpocząć może w drugiej połowie przyszłego roku dostawy, raczej inwestycje w tym rejonie. Staramy się tak, żeby te sieci były wszędzie. To były dwie białe plamy, to ulica Przyjaźni i osiedle Kłodnica, czyli Wyspiańskiego. I te tereny wokół tej ulicy Wyspiańskiego.